Cześć, witam wszystkich. Mamy godzinę 6, 26 czerwca i dziś postanowiłem z rana wybrać się na małą wycieczkę na trasę, która będzie prowadziła do opuszczonego zamku w Szymbarku i następnie objadę jezioro Jeziorak, czyli najdłuższe jezioro w Polsce, dookoła i wrócę do domu. Pogoda sprzyja, o godzinie 6 było już 25 stopni Celsjusza, także nie ma co czekać, aż zrobi się naprawdę gorąco. Więc zapraszam do dzisiejszej relacji, nagranej co prawda amatorsko telefonem komórkowym, ale lepsze to niż nic. Dotarłem właśnie do pierwszego miejsca docelowego, czyli do ruin zamku w Szymbarku. Jest to XIV-wieczny zamek, który został spalony w 1945 roku przez Armię Czerwoną. Muszę przyznać, że naprawdę bardzo fajne miejsce. Niestety, ale zamek jest zamknięty i nie uda pewnie mi się do niego wejść. Ale mury są bardzo dobrze zachowane. I muszę przyznać, że prezentuje się to naprawdę okazale. Taki zamek pośród niczego. Podejdę bliżej, to jeszcze wam pokażę. Jest godzina 7 rano, także zwiedzających tutaj jeszcze nie uświadczymy. Tylko jeden taki wariat na Kawasaki. Jest nasz zameczek. Przy wejściu na zamczycho czeka na nas informacja, że obiekt grozi zawaleniem, uwaga niebezpieczeństwo, że monitorowana jest brama i chyba faktycznie jest jak widać. Także za wiele tutaj nie pooglądamy. A szkoda. Sam zamek znajduje się na fajnym wzniesieniu, a po lewej jego stronie, jak tutaj stoję, można zobaczyć dość spore jeziorko. Nie znam jego nazwy, później zobaczę sobie w internecie, ale całkiem urokliwe położenie. Jezioro przy zamku
Tutaj ten początek jeziora bardzo płytki. Taka bardziej mielizna niż jeziorko. No dobra, zamek zwiedzony, jeziorko zwiedzone. Lecimy zatem dalej na dalszą część wycieczki. Teraz mam w planach objechanie jeziora Jeziorak dookoła. Jezioro Jeziorak położone m.in. nad Iławą. Jest to najdłuższe jezioro w Polsce. Nigdy jeszcze nie jechałem tamtą trasą, także z chęcią się przejadę i zobaczymy, co ta trasa ma do zaoferowania. Jestem teraz w miejscowości Siemiany nad jeziorkiem i wchodzimy na tą dużą wieżę widokową. Jadąc drogą z Siemian na północ, zobaczyłem znak pomost widokowy. Postanowiłem, że zajdę tutaj na chwilkę. No i tutaj mamy bardzo fajny pomost z eleganckim punktem widokowym na cały jeziorak. Myślę, że warto było tutaj zajrzeć. Zakaz kąpieli, ale widok na jeziorko cudowny. Później zapodam wam jakąś mapkę poglądową, jak moja trasa przebiegała, to zobaczycie jakieś te fajniejsze miejsca na mapce. Aktualnie jestem w okolicach miejscowości Duba. I jest to taki kanał między jeziorem Dałby i jeziorem Jeziorak. Bardzo malownicze miejsce. Myślę, że naprawdę warto wybrać się w tą trasę, którą dziś podążam. Na razie jedyna rzecz, która nie podoba mi się na tej trasie, to odcinki bardzo złego asfaltu, ale można jakoś przejechać sobie powoli. Za to są też naprawdę fajne odcinki z dobrym asfaltem i z licznymi zakrętami. Jest godzina 11, właśnie dojeżdżam powoli do Brodnicy. Akurat jestem tutaj nad jeziorem Bachotek. Do domu mam jeszcze jakieś 10 km niecałe. Także nagram jakieś małe podsumowanie tej trasy. Do tej pory wyszło mi 170 km. Wyjechałem o godzinie 6. O 11 w zasadzie jestem już na miejscu. Zrobiłem sobie podczas tej całej wyprawy kilka postoi na jedzonko, na odpoczynek, bo dziś mamy okropny upał, jest 30 stopni. Duża część tej trasy biegnie przez lasy, także jedzie się w cieniu, a cień w taką pogodę jak dziś to wybawienie. Było co zwiedzać, droga też ciekawa, chociaż powierzchnia, nawierzchnia asfaltu nie najlepsza, ale jak najbardziej udana wyprawa, także jeśli ktoś wytrwał do końca tego filmiku, to łapa w górę i nara, cześć!